Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Dzisiaj setne wydanie, można powiedzieć urodzinowe. Za nami sporo emocji piłkarskich, które prezentowaliśmy Państwu na naszej antenie. Dzisiaj o czwartej kolejce sezonu 2014-2015. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest w programie bohater meczu derbowego starcia Bałtyku Koszalin z Gwardią Koszalin, Tomasz Kamiński. Witam. Witam serdecznie. No właśnie, bohater, można tak mówić o zawodniku w sportach drużynowych? No, wydaje mi się, że nie powinno się, bo to jest jednak zespół, to wszyscy tworzą to i nie tylko ja strzeliłem bramkę, tylko dostałem też podanie od kolegi. No właśnie, patrząc na spotkanie z Gwardią, te pojedynki derbowe ostatnio tak się fajnie rozkładają. Raz wygrywacie wy u siebie, Gwardia wygrywa u siebie. To taki dosyć ciekawy układ. No to jest piękne, to jest piłka nożna, w której właśnie wszystko może się zdarzyć i jest zacięta walka między nami, tymi derbowymi klubami. W jakiś sposób ostatnie mecze pokazały, że Bałtyk stać na trochę więcej niż walkę o utrzymanie, bowiem przed sezonem wszyscy mówili, no Bałtyk się rozsypał, nie ma zespołu, nie wiadomo kto będzie w nim grać, była spora niewiadoma. W tej chwili no, to jest w zasadzie trzeci mecz, w którym gracie całkiem niezłą piłkę i pniecie się w górę w tabeli. Na początku były duże zmiany w zespole, cały czas ktoś dochodził, odchodził. Nie można było tego do końca ułożyć, no ale w końcu zaczęliśmy się zbierać i gramy i widać, że czas nam sprzyja, bo z czasem zdobywamy punkty i cały czas zgrywamy się z drużyną. Po pierwszym spotkaniu w Przodkowie, czy też nawet w drugim meczu z Chwaszczynem, trener Koszański mówił, że raz, że drużyna potrzebuje czasu, dwa, że troszeczkę brakuje skuteczności, bo były sytuacje bramkowe, tych bramek no nie było. Kaszub jako ścieżyna, zwycięstwo efektowne 3-0, teraz zwycięstwo z Gwardią 1-0 i można powiedzieć, że w zasadzie te problemy macie już za sobą. No, wiadomo, pewność siebie wzrasta, też poznajemy się dopiero, tak można powiedzieć, i skuteczność rośnie wraz z tym. Lepiej się gra na własnym boisku czy na wyjazdach? Mi to jest bez różnicy. Jak bez różnicy, to zobaczmy, jak to wyglądało w rzeczywistości. Skróty z meczu Gwardii Koszalin z Bałtykiem Koszalin. Bałtyk był gospodarzem tego spotkania. To pierwszy pojedynek derbowy w tej kolejce. Drugi odbył się w Ustroniu Morskim, gdzie miejscowa Astra podjęła Leśnika Manowo. Tam też działo się co nieco. Także zapraszam na skróty z obu spotkań. W czwartej kolejce spotkań doszło do wielkich derbów Koszalina. Bałtyk podejmował Gwardię. Gospodarze stroje brązowe, gwardziści na czerwono. Trudno było wskazać faworyta. Obie drużyny ostatnio w nieco lepszej formie. Pierwsza groźna akcja w wykonaniu gwardzistów. Więckowski dośrodkowanie. Wiśniewski piłkę zgrywa, a tam Daniel Sidor uderza niecelnie. Nawet gdyby trafił do bramki, to sędzia by tego trafienia nie uznał, bowiem zawodnik Gwardii był na pozycji spalonej. Początek należał do gwardzistów, dłużej utrzymywała się przy piłce właśnie ta ekipa, jednak gospodarze skoncentrowali się na kontratakach. I nie tylko, a także na rzutach wolnych. Ziętarski uderza, piłkę trafia Michałczenko, piłka wpada do bramki, ale sędzia trafienia nie uznaje, bowiem zawodnik Bałtyku był na pozycji spalonej. Kontra w wykonaniu Bałtyku. Marcin Chyła uderza mocno, broni Fabiański, dobitka Kamińskiego, piłka przeleciała nad bramką. Kolejna kontra w wykonaniu gospodarzy. Robert Ziętarski do Tomasza Kamińskiego. Ten wykorzystuje bierną postawę Wojciechowskiego. Uderza i jest gol na 1-0. Była to 28. minuta spotkania. W końcówce pierwszej połowy kopia akcji, po której padł gol. Ziętarski do Kamińskiego. Ten uderza, tym razem jednak na posterunku Fabiański. Goście próbowali odrobić stratę w drugiej części meczu. Indywidualna akcja Norberta Dondery, dośrodkowanie Sebastian Ginter, uderza jednak obok bramki. To była doskonała okazja gwardzistów. Kolejna akcja gości, Jakub Zejglić i broni Dulewicz. W odpowiedzi Bałtyk. Krystian Krause uderza, broni Fabiański, dobitka niecelna. Kolejna świetna akcja w wykonaniu gwardzistów. Damian Więckowski dośrodkowanie. Sebastian Ginter uderza jednak niecelnie. Rzut wolny dla Bałtyku. Adrian Rząsa uderza, broni Fabiański. Spotkanie było bardzo emocjonujące. W efekcie było aż 9 żółtych kartek, a także na trybuny arbiter wyrzucił trenera Bałtyku Łukasza Korszańskiego.
Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Ostatecznie Bałtyk pokonał Gwardię 1-0. Najważniejsza porażka, tak, z tego wszystkiego. Nie udało nam się wygrać po raz kolejny. Znaczy, no mój to już drugi raz, po raz drugi przegrywam na Andersa. Tym razem 1-0. Bramka strzelona w pierwszej połowie, mieliśmy jeszcze dużo czasu, wydawało mi się, że w drugiej połowie odrobimy te straty. No niestety, piłka nie chciała znaleźć drogi do bramki Bałtyku, no i skończyło się takim wynikiem, jak się skończyło. Ta gra w pierwszej połowie nie wyglądała najlepiej, dużo było gry górą znowu, bardzo krótko utrzymywaliśmy się przy piłce. 1-2 strata, 1-2 podania strata i tak było w kółko na okrętkę cały czas. To niestety tylko była woda na młyn dla graczy Bałtyku. Spowalniali, opóźniali, szukali gdzieś tam, urywali troszeczkę sekundowe czasy. Dużo było właśnie takich przerw w grze, typu faule. Piłki latały gdzieś tutaj po stadionie. Także no, nie mogliśmy złapać odpowiedniego rytmu. W związku z tym no, ciężko nam się grało w tej pierwszej połowie. Tak jak to każde derby, to był typowy mecz walki, co pokazywały ilość ślizgów, ilość żółtych kartek, ilość nerwowości w dzisiejszym spotkaniu. Krótko można podsumować, że byliśmy o tą jedną bramkę lepsi, bo i my stworzyliśmy sobie sytuację i Gwardia stworzyła sobie sytuację. Może to nie był jakiś piękny spektakl dla kibiców, ale te derby zawsze są takim smaczkiem i myślę, że było ok. Tą jedną bramkę było do przodu dla nas. Nie czułem tu jakiegoś stresa. Też sam się uspokoiłem, ponieważ no, drużynę też trzeba było uspokoić przed tym meczem, bo wiadomo, że byli bardzo, bardzo spięci i myślę, nie chciałem, żeby te moja nerwowość udzielała się drużynie, także mówię, uspokoiłem drużynę i wywieźliśmy tutaj dzisiaj 3 punkty bardzo ważne. W czwartej serii doszło do kolejnego meczu derbowego regionu koszańskiego. Astra Ustronie Morskie, stroje brązowe, mierzyła się na własnym boisku z Leśnikiem Manowo. Astra do tej pory wywalczyła 2 punkty, Leśnik do tej pory bez żadnej zdobyczy. Trudno było wskazać faworyta, wydawało się, że bliżej zwycięstwa powinni być gospodarze. To właśnie oni na początku atakowali. Groźnie pod bramką Leśnika, po wrzucie z autu i na posterunku golkiper drużyny z Manowa. W odpowiedzi akcja gości. Tomasz Krzywonos, jednak zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza gospodarzy. 29. minuta spotkania. Piłkę przejmuje Saliwon. Uderzenie z dystansu i bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Od tego momentu Leśnik prowadził 1-0. W odpowiedzi Astra strzał z dystansu, jednak obok bramki. Jeszcze rzut wolny dla gospodarzy. Uderzenie broni bramkarz, dobitka fatalnie przestrzelona. To była doskonała akcja Astry, by wyrównać stan rywalizacji. W drugiej części gospodarze nadal atakowali i starali się odrobić stratę. Świetne dośrodkowanie Kupisza. Dudun Dao nie trafia w światło bramki. Jeszcze raz Astra, uderzenie z dystansu nad bramką. Ponownie wrzucenie piłki z autu w pole karne Leśnika. Spore zamieszanie, piłka trafia do Leszka Pazdura, ten jednak uderzył mocno nad bramką. Po 20 minutach naporu Astry, Leśnik miał też swoje okazje. Tutaj Seweryn Fiołek uderza z dystansu, broni bramkarz. Kolejna doskonała okazja Astry. Zamieszanie w polu karnym. Dudun Dao uderza i bronią wspólnie golkiper Leśnika razem z Tomaszem Krzywonosem. Ostatnia akcja tego spotkania należała do gości. Napastnik drużyny przyjezdnej, Mateusz Wiśniewski, uderza w samo okienko bramki. Jest 2-0. Był to już doliczony czas gry. Do końca spotkania wynik się nie zmienił i ostatecznie Leśnik zdobywa swoje pierwsze punkty w tym sezonie, wygrywając 2-0 z Astrą Ustronie Morskie. Przyszło przełamanie, jest bramka, jestem bardzo zadowolony. Spełniliśmy założenia trenera, kontrolowaliśmy cały czas grę i udało się wygrać w końcu. Można powiedzieć, że dla nas się dopiero ta liga rozpoczyna po bardzo trudnym i ciężkim początku. Po nerwowości, która nie ma co ukrywać, wdarła się lekko w nasze szeregi.
dzisiaj bardzo dobre spotkanie i bardzo cenne 3 punkty. Jak się do przerwy przegrywa, a chce się zdobyć jakieś punkty, trzeba się odkryć i bardziej zaatakować. Drużyna Astry tak zrobiła. My o tym doskonale wiedzieliśmy. Ten trudny okres przetrwaliśmy i myślę, że końcówka drugiej połowy należała do naszej drużyny i w pełni zasłużone zwycięstwo. Bardzo dużo z chłopakami rozmawiamy na ten temat, bo jak do tej pory w 3 spotkaniach strzały z dystansu, to można by policzyć na palcach jednej dłoni, a w tym meczu okazało się, że warto te strzały oddawać i naprawdę dwie bardzo ładne bramki. No, uważam, że to był 4. kolejka dopiero jest. Najsłabszy mecz Astry w tym sezonie. W zasadzie nie stworzyliśmy jakichś tam sytuacji. Zawodnicy troszeczkę pogubili się dzisiaj. Moim zdaniem przeszli obok meczu, bo w tych 3 meczach do tej pory 2 remisy i przegrana, ale naprawdę po walce, po sytuacjach zespół fajnie się prezentował w tych 3 meczach. Dzisiaj jestem zaskoczony, bo bardzo ważny mecz i dla mnie, dla zespołu. Nie, na gorąco trudno mi ocenić, co się stało, ale bardzo słabo zagraliśmy. Skuteczności i sytuacji zabrakło. Mieliśmy tutaj w drugiej połowie jedną sytuację, co w zamieszaniu tutaj przejął piłkę i bramkarz nogami obronił, a tak nie mieliśmy żadnej setki. No mówię, ciężko jest dzisiaj to przełknąć na świeżo. Myślę, że dobra lekcja też, bo Leśnik wiedział, co chce grać. Zagrał bardzo skutecznie, tak? Oddał w zasadzie 1 strzał w pierwszej połowie i bramka. Także gratuluję Leśnikowi 3 punktów. Patrząc na waszą grę w tym spotkaniu z Gwardią Koszalin, można powiedzieć, w jakiś sposób chyba na pamięć już się rozumiecie z Robertem Ziętarskim. 2 takie podania, które w zasadzie w jakiś sposób otwierały tobie drogę do bramki. Po jednej takiej akcji był gol. No chyba ta współpraca nieźle funkcjonuje. No już tam troszkę przegraliśmy ze sobą i widocznie rozumiemy się. I Robert też jest wysokiej jakości zawodnikiem, który widzi takie okazje. 3 strzały na bramkę, 3 groźne sytuacje z twoim udziałem, 1 gol, dobra skuteczność. No jestem troszkę zniesmaczony tym, ponieważ wydaje mi się, że mógłbym lepiej. No tak, ale przy samym strzale, w momencie, kiedy zdobyłeś bramkę, Daniel Wojciechowski tak chyba trochę cię zlekceważył. Właśnie też zdziwiłem się podejściem tego zawodnika, ponieważ zamiast mnie zaatakować od razu, dał mi oddać strzał. No tak, i to poskutkowało zwycięstwem w całych derbach. Tak, wracając do meczu drugiego. Astra grała z Leśnikiem Manowo, 2-0 zwycięstwo Leśnika. Po raz kolejny pokazuje ta liga, że tu tak naprawdę faworytów nie ma. Leśnik przyjechał do Ustronia bez punktów, Astra już miała 2 remisy na swoim koncie i w każdym meczu zdobywała bramkę, a tutaj role się zupełnie odwróciły. No to jest taka ciasna liga, no każdy z każdym wygrywa. 2 Beniamików jest na przodzie, Leśnik przyjeżdża do przedkoła, wygrywa. No. Jest naprawdę wszystko, może się zdarzyć. No co, szczęście, że już macie w zasadzie tych Beniaminków za sobą. Albo z drugiej strony przewrotnie, nieszczęście, bo w tej chwili lepiej gracie. No niestety, no ale no, będziemy dalej walczyć i na pewno będziemy wygrywać. Na pewno będziemy wygrywać, ale to nieco później. Najpierw o tym, co się działo w 4. kolejce spotkań. Tabela, także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 4. kolejki spotkań. Bałty Koszalin lepszy od Gwardii Koszalin 1-0, Leśnik wygrywa z Astrą 2-0. KS Chwaszczyno wygrywa kolejne swoje spotkanie, tym razem 4-1 z Pogonią 2 Szczecin. Rasel Dygowo przegrywa z GKS-em Przodkowo 1-2. Kartuzja przegrywa z Bałtykiem Gdynia 0-1. Drawa Drawsko-Pomorskie, choć przegrywała 0-2, to wygrała całe spotkanie 3-2 z Arką 2 Gdynia. Gryf Bejherowo przegrywa z Kaszubią Kościerzyna 0-1, a także remis w starciu Chemika Police z Lechią 2 Gdańsk 1-1. Aktualna tabela: na czele KS Chwaszczyno z dorobkiem 10 punktów, tyle samo ma GKS Przodkowo. To 2 Beniaminkowie z Okręgu Pomorskiego. Na 3. pozycji Bałtyk Gdynia z dorobkiem 8 punktów, po 7 mają Arka 2 Gdynia, Gwardia Koszalin i Bałtyk Koszalin. Po 6 punktów Drawa Drawsko-Pomorskie i Kaszubia Kościerzyna. Dolna część tabeli: Gryf Wejherowo 4 punkty, tyle samo mają Kartuzja Kartuzy, Pogoń 2 Szczecin i Rasel Dygowo. 3 punkty Lechii Gdańsk i Leśnika Manowo, po 2 mają Astra Ustronie Morskie i Chemik Police.
Kolejna seria spotkań. Gwardia Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Gryfem Wejherową. Zapowiadają się ciekawe emocje. Bałtyk Gdynia podejmuje Bałtyk Koszalin. Leśnik Manowo zmierzy się z Arką 2 Gdynia. Te trzy spotkania zespołu z naszego regionu zapowiadają się niezwykle emocjonująco. GKS Przodkowo zmierzy się z Astrą Ostrołęka Morskie, KS Kwaszczyno z Raselem Dygowo, Drawa Drawsko-Pomorskie podejmie Chemika Police, Kaszubia Kościerzyna zmierzy się z Pogonią 2 Szczecin i Lechia rywalizować będzie z Kartuzją. Patrząc na minioną kolejkę spotkań, to takim malowanym, dziwnie malowanym faworytem tych rozgrywek miał być Gryf Wejherowa. Ten zespół po raz kolejny traci punkty, tym razem u siebie z Kaszubią Kościerzyna. No, trudno już w tym momencie mówić o niespodziance, po prostu Gryf coraz słabiej się prezentuje. No, tak jak wspomniałem, no, ta liga to jest właśnie to, że każdy z każdym wygrywa, przegrywa i Gryf miał być tym liderem, ale no, coś tam musi nie grać. No tak, coś musi nie grać. No, zobaczymy, jak to będzie w kolejnej serii spotkań, bowiem Gryf przyjeżdża do Koszalina i będzie mierzyć się z Gwardią. Zobaczymy, czy bardziej służy Gryfowi ten klimat tutaj koszaliński, bowiem już tutaj wygrał 5-0 z Leśnikiem Manowo. No, a na swoim terenie raczej tych punktów nie zdobywa. Co do najbliższej kolejki, mierzycie się z Bałtykiem Gdynia, zespół, który w tej chwili naprawdę prezentuje dobrą formę. 2 zwycięstwa, 2 remisy, 8 punktów i 3 miejsce w tabeli. No to chyba będzie trudne wyzwanie dla waszej drużyny. No będzie trudny mecz, ale no, pojedziemy i będziemy walczyć, damy z siebie 100% i mam nadzieję, że wygramy. Oni grają na sztucznym boisku, to chyba nie będzie dla was żadnego problemu. Nie, mamy tam sztuczne, trenujemy często, więc jesteśmy przyzwyczajeni do sztucznej murawy. KS Kwaszczyno, GKS Przodkowo, dwie drużyny, które są na przodzie tabeli, to taka spora niespodzianka, tak patrząc w tej chwili. Ale z drugiej strony, no chyba najrówniej w tej chwili grające zespoły. No zgadzam się, grałem na równym poziomie i nie wiadomo kto się wysunie naprzód. Bałtyk oczywiście i Gwardia i Leśnik, zespoły z regionu koszalińskiego. Bałtyk. No oczywiście. Oby tak się stało, zobaczymy w najbliższej kolejce. 5. kolejka przed nami. Już najbliższy weekend, sporo będzie się działo. 2 mecze tutaj w naszym regionie. Gwardia mierzyć się będzie z Gryfem. Leśnik podejmuje Arkę 2 Gdynia. Tu również emocji nie powinno zabraknąć, bowiem Arka od początku sezonu też prezentuje niezłą formę, a Leśnik zaczął dobrze grać po rywalizacji z Astrą Ostrołęka Morskie. Bałtyk Koszalin mierzy się na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia. Starcie dwóch imienników i dwóch drużyn, które również prezentują dobrą formę w tym momencie sezonu. Zatem tylko oglądać te mecze na boiskach, na stadionach, a także za tydzień w kolejnym wydaniu Ligi Max. Na pewno będziemy fajnie typować, bo ja już znam typy najbliższej kolejki Tomasza Kamińskiego. W zeszłym tygodniu Mateusz Czaja trafił tylko 3 rezultaty poprawnie. Także nadal liderem w tej kwestii jest Łukasz Korszański. Jak będzie typować Tomasz Kamiński najbliższą kolejkę, powiem Państwu za tydzień. Moim Państwa gościem był dzisiaj Tomasz Kamiński, Bałtyk Koszalin. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. Zapraszam Państwa za tydzień.